że Olczak był zastraszany i jego rodzina, on się bał o siebie i o najbliższych. Ale... Jednoznaczne to było. Tak, ale pytanie, czy nie było subiektywne, bo to mógłbyś na przykład straszył, to mógłbyś o psychopata, to pobunęty ja się... A nie tam się... To pobunę, że ja się pobunę. Tak naprawdę to wszystko... Kamera jest sobie na krytu. A ja nie... A nie, ma na krytu dwie wyborcze. Nie pan się słusznie. Ja się nie osiągnął. Ja się na szkole w telewizji. Nie, bo to jest najlepsza operatora. Czy do wszystkich grup, jakie mamy na telegramie na przykład, wysłałeś kanał wizu? Umieściłem to na stronę. Pośrednio tak, umieściłem link do strony, na której jest ten kanał. O, teraz na telegramie? Nie, na centrali, bo ja wszystko mam dostęp do centrali. No dobra, ja po raz nie mam dostępu. Dobrze, nie przyczyniłem. Szanowni Państwo, jesteśmy już po czasie, jesteśmy spóźnieni, także będziemy zaczynać. Może łóżeczka i szklanka, dźwięk. Mamy łóżeczkę jakąś, hałaśnik? Łóżeczki nie mamy, ale ja wodę odbiorę. Wojtku, można prosić? Na bity. Wojtku, jak... Odwolni Janek w sposób, do tego chciałem się łączyć. A nie będzie Janek tamka? Dobrze? Nie. Będziemy szczęście. Może wiesz, to adres byśmy napisali tutaj... Dobrze, zaraz się wyśle. Miał wysłuchać, bo ja też z nim rozmawiam. Dobrze, jeszcze jeden moment. Chciałbym włączyć agendę. Okej. Szanowni Państwo, serdecznie witam. Na naszej konferencji. Witam także internautów. Za chwileczkę podłączę obraz z laptopa, bo chciałem przedstawić plan spotkania. Jest to oczywiście moja propozycja, także możemy go zmienić, ale po prostu, żebyśmy mieli jakiś punkt zaczepienia. Z tego wszystkiego nie sprawdziłem, jak tutaj rzutnikiem się zarządza. HDMI. Czy robimy w ten sposób, że każdy bierze listę w ręku i wypowiada się na temat danego punktu i tak po kolei idziemy? To może VGA? No po kolei trzeba wypowiadać. Jakiego punktu? No tutaj mamy to. Przepraszam, to jest moje osobiste. To jest to, jest poza. To jest takie moje króciutkie opracowanie na kolanie. To nie jest program, który za chwilę będzie. Aha, okej. Okay. Thank you.
A, bo to chyba jest jedynka. Nie, to już niech zostanie, bo będziemy... Tak? Ja będę zmieniać źródło. To teraz w którym jest? Może w dwójce? A to jest HDMI, dobra. Przerwała cykla. O. Coś lepiej chyba jest. Dobrze. Mamy? Tak. Dobra. Dziękuję. To jeszcze jak pan włączył, przerzucimy kabel z tyłu. To bez wyłączania. Dziękuję bardzo, proszę. Zamienię. I możesz tak trzymać już. Okej. Przepraszam za przerwę techniczną. Moja propozycja porządku spotkania jest taka, żebyśmy chwilę, jakże nie chciałbym przez chwilę opowiedzieć o tym, co się stało, ponieważ są różne pytania, różne niejasności, także przynajmniej stan faktyczny, taki jak ja go znam, chciałbym przedstawić sytuację naszego Komitetu Wyborczego Wyborców. Następnie chciałem przejść do przedstawienia pewnego pomysłu dalszego działania, dlatego że na pewno ja nie chcę się tutaj zatrzymywać nad tym, co się stało, tonąć w analizach, śledztwach i tak dalej. Chciałbym po prostu konstruktywnie wyciągnąć wnioski z tej lekcji, którą żeśmy odebrali. I ponieważ wiem, że wiele osób chce dalej tworzyć tę organizację, Ruch Oddolny Jedna Polska, czy pod tą nazwą, to oczywiście jest do dyskusji, natomiast wiem, o co chodzi. Chodzi o organizację oddolną, taką, w której władza jest w rękach wszystkich na równych zasadach. Nie nazywałbym tego demokracją bezpośrednią, bo demokracja niektórym się źle kojarzy. Wolałbym jakąś nazwę typu zarządzanie cloudowe, czy zarządzanie rozproszone. Ja tu się wtrącę, mam bardzo dobrą nazwę. Nie, przepraszam bardzo, ale trzymajmy się porządku. Każdy będzie miał możliwość wypowiedzenia się. Szczególnie, że mamy słaby dźwięk sygnalizują, żeby może bliżej kamerę, bo słabo słychać ludzi. Aha, a mamy 50 osób, które obserwują. Dobrze, to w takim razie przeniesiemy. Nie będzie widać wszystkich, ale w takim razie można kierować głos na tych, co mówią wtedy. Inaczej, może uciszlimy, słuchajcie. Kamerę tak trzeba na środku i później na osoby, które się wypowiadają. Widzę potencjalnego operatora. Tak, bardzo bym prosił, gdyby ktoś się zgłosił do... Zgłosiłaś się na ochotnika. W momencie, kiedy nie będę mówił na przykład pan Marek, to żebyś kierowała na osobę, która... Nie, dobrze, ale odległość tak jest duża, nie? Ale przecież dalej. To tylko drobny instruktaż. Jeśli trzeba z ręki podejść, że tak powiem, to tutaj odpinamy, zbliżamy, a potem tak i tak jesteśmy na statywie. Można kręcić aż do laptopa, prawda? I teraz ustaw to dobry kadry. Tylko 20 minut będzie mówił, to ktoś nie mówi. Dobrze, że jesteś. Tylko tego co? Ten powerpoint jeszcze nie można spojrzeć do kadru i nie głosić. Okej, czy teraz nas dobrze słychać? To wiesz, masz jakieś komentarze? Ja mam na żywo komentarze. Powiedz jeszcze raz, Raz. Ale dobrze. Nie włączaj audio, bo będzie sprzężenie. Dobrze, tak? Okej. Jesteśmy przy punkcie drugim. Przedstawienie pewnej konstruktywnej propozycji dalszego działania. I przedstawienie formuły, w jakiej byśmy to robili, jako propozycji. Następnie chwila na pytania. I jeśli ktoś z tu obecnych lub osób przed komputerami czy
innymi urządzeniami w internecie będzie chciał zabrać głos i jest taka możliwość, będziemy to robić w takim trybie, że należy zgłaszać chęć zabrania głosu przez podanie numeru telefonu, imienia i nazwiska i tematu. I tutaj Tobiasz będzie te osoby rejestrować i będziemy do tych osób dzwonić i je podłączać do głośnika, także będziemy tutaj wszyscy słyszeć, także osoby podłączone przez YouTube'a. W ogóle, przepraszam, powinienem zacząć od przedstawienia się. Nazywam się Marek Saskulczycki, jestem pełnomocnikiem finansowym Komitetu Wyborczego Wyborców Jedna Polska. Teraz, jeśli można prosić Państwa o krótkie przedstawienie się tu obecnych. Także może po kolei zaczniemy od Wojtka. Tutaj bardzo krótko. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, okręg 19, Warszawa. A ja jestem Izabela Rydlaska, jestem hodowcą, rolnikiem z Mazur. Jestem też koordynatorem 35. okręgu na farmie Mazura. Z ramienia jednej Polski oczywiście. Czyli z innej partii pani nie jest? Jestem bezpartyjna. Bo Agnieszka zachęcała do Konfederacji, zdaje się. Tak, ponieważ tak jest Konfederacji, jestem z Konfederacji. To takie rzeczy proszę też tu każdy mówił. Jeśli jest przynależność, to startuje z innych. Nie jestem przynależna. Ale to jestem bezpartyjna. O to chodzi, że ale momencik, bo Konfederacja połączyła się ostatnio z rolnikami. Ja jestem z tego tak, myślę, że jest ważną informacją, żeby przedstawiając się wspomnieć o takich faktach. To do wszystkich. Tak, ale każdy ma prawo przedstawić się tak, jak chce, także właśnie, kontynuujmy. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, a pan może zadać pytanie na później na przykład. To jest moja sugestia. Jan Kubań, prezes Fundacji PAFER, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego i jestem propagandorem demokracji bezpośredniej, może nie na dokładnie wzór szwajcarski, ale w oparciu o model szwajcarski. No i też jestem jednym z administratorów strony INDEO, czyli Inicjatywa Demokracji Oddolnej, która bardzo wspierała aktywnie Komitet Wyborczy Kuby Polskiej. Mateusz Rzymczycz, okręg trzeci. Prowadzę jeszcze swoje projekty, m.in. projekt NEO Solar System. Na razie ja jestem wiceprzewodniczącym partii Polska Patriotyczna i wiceprzewodniczącym partii Zmiana. Zmiana nie zarejestrowana jest. Polska Patriotyczna i jestem szefem klubu syryjskiego w Polsce, członkiem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych i reprezentuję Komitet Wyborczy Polski Patriotyczny. Andrzej Dąbrowicz, okręg 19, informacja i tego świata zlustrowany przez IPN. Dariusz Kaczmarczyk, koordynator okręgu nr 19, Jedna Polska do Chodunu, czyli Miasto Stołeczne Warszawa. Tobiasz Szuchewicz, wolontariusz dla Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom, Prawo do Życia. Więcej na stronie Jedna Polska na moim profilu Facebook. Jeszcze chciałam dodać, bo pan mnie tak zaatakował trochę. Też chciałam uzupełnić, że jestem też samozwańczym rzecznikiem praw hodowcy, to znaczy bronię siebie i innych poszkodowanych hodowców, którzy zostali okradzeni, a ich zwierzęta zostały zamordowane. Ja już przedstawiałem, więc teraz ja będę operatorem. Nie uciekaj, nie uciekaj. Ja tu jestem. Aha, operatorka kamery nie chce się niestety przedstawić, bardzo przepraszam. Wielokrotne zgłoszenia mam, że dźwięk jest tragiczny. Czy jesteśmy w stanie go poprawić? To tylko muszę poprosić, żebyście Państwo mówili głośno i wyraźnie. Chyba, że mamy jakiś mikrofon. Ktoś ma jakiś mikrofon. No tak, tylko że nie trzeba być lepszy. No to możemy spróbować. Nawet niektórzy postulują, żeby zatrzymać obrady. Jak to zaczynać? Żeby zatrzymać
zdanie, ponieważ nic nie słychać. Aha, okej, okay. Nie, no bo to w sumie słusznie, bo jeśli na nagraniu będzie tylko widać poruszających się dziwnie ludzi, ciężko to nazwać obradami. Niech każdy się odezwie, czy w ogóle nie słychać, tylko naprawdę. No dobrze, jak odłączyć potem i będzie mówi do mikrofonu. Musisz odłączyć się, jak słucha, to słucha dalej. Tak. To nie jest różne rozwojenie są na przykład, że... A nie masz, nie ma wejścia słuchawką. Nie ma słuchawkowego w telefonie? Czy musisz mieć przejść księciówkę? Mam wejście, które się nazywa Lenki. Mogę przejść. Na tych poprzednich filmach, co tam byłeś, Tobiasz, to dobrze było słuchać. Tak, tylko tu jest pogłos, bo ta sala jest nieumeblowana. I to jest jedna przyczyna. Z jednej strony jest pogłos, a z drugiej no, nie ma mikrofonu po prostu profesjonalnego, tylko jest w aparacie, w tym. W no, mikrofon jest w drodze. Tak? No, już od tygodnia. A, no, tak. Bo jest też mikrofon w samochodzie, więc możemy zrobić przerwę, ja mogę go przyjąć. Zróbmy to, dlatego że to wszyscy dosłownie to a zróbcie jakąś próbę. Powiedzcie, czy teraz jest lepszy dźwięk. Jadzia Mikowska, powiedz, czy jest lepszy dźwięk. Albo Zbyszku Sławianin. Musisz chwilę zaczekać, bo jest opóźnienie w transmisji. Może trzeba będzie mikrofonu. Jak ma też włączone, czy nie ma. ISZ, mówiliście, że jest, mówiłeś, że jest słaby dźwięk. Czy teraz jest dobry dźwięk? RANDNA napisał, że jest OK. Savanoja 432 Hz napisał, że jak głośno mówimy, to jest OK. ISZ jest lepiej, Krzysztof Borcewicz tak. Zbyszek Sławianin, wciąż nic nie można zrozumieć. Zbyszko, ale czy jest poprawa? Krzysztof Wierzbicki pisze, że jest dużo lepiej, dźwięk już daje radę, kontynuujcie. Okej, okay, to będziemy do mikrofonu. No, będziesz operatorem mikrofonu, czy ja być? Nie, no po prostu kto będzie przy głosie, to będzie trzymać mikrofon. W takim razie musimy oddać to samo, żeby będziemy sobie przekazywać po prostu. Okej, okay, to ja mam teraz pytanie, czy ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany do tego porządku i czy ktoś ewentualnie chciałby zastąpić mnie w roli prowadzącego to spotkanie. Nie chodzi o zgłaszanie się do głosu, bo jest na to przewidziany punkt czwarty, także jeśli ktoś chce wystąpić, to jak najbardziej będzie szeroko możliwe. Ja wprowadzę dyscyplinę i mogę prowadzić, jeżeli się zgadzacie. Dobrze. O to pytałeś, tak? Chodzi o dyscyplinę? Znaczy pytam się, czy ktoś chce zastąpić mnie w roli... Mogę, tak. Ja myślę, że Marek jest w stanie to zrobić bardzo dobrze. Nie, no, nie to w stanie jak jest, dlaczego? Chodzi o to, czy się zgadzamy, żebyś ty prowadził. To tak, czy się zgadzamy. O to chodzi. To głosowałeś. To jest zgadzałam się. Jeśli chodzi o agendę, mam... Tak, słucham. Tu jest tak jakby prześlizgnięcie się nad poważnym tematem. Ja mam konkretne propozycje, co powinniśmy zrobić na dzień dzisiejszy. Tu jest raczej, tu są sprawy takie futurystyczne. Bo uważam, że istnieje tu podejrzenie złamania konstytucji. Tę sprawę powinniśmy zdecydowanie przekazać do prokuratury i wydaje mi się, że to jest chyba najważniejszy cel dzisiejszego spotkania. Co będziemy dalej robić? Powiedzmy te kolejne punkty, no to jest następny rok do kolejnych wyborów prezydenckich i 4 lata do następnych wyborów. Natomiast na dzień dzisiejszy, no tu nie wiem, czy mogę to przedstawić, bo to jest właściwie punkt pierwszy. No to co pisać? Może pan w swoim slocie, kiedy będzie pan przedłożył? Nie chodzi mi później, tylko to jest właśnie, chciałem do porządku wprowadzić konkretną propozycję w punkcie pierwszym. Dobrze, to w takim razie, jeśli wszyscy się zgadzają, to ponieważ wystąpienie pana Andrzej Dąbrowicz. Pana Andrzeja Dąbrowicza, tak? Tak. Bezpośrednio dotyczy punktu pierwszego. Więc w takim razie pan Andrzej wykorzysta swój slot teraz po moim opowiedzeniu, jaki jest stan faktyczny. Po prostu troszeczkę zmodyfikujemy ten punkt pierwszy. Tak? Czy ktoś protestuje?
Czy ktoś w internecie ma coś przeciwko? Nie, no dobra. Nie słychać. Nie słychać. Nie widzę, tylko tutaj piszą też ludzie wiele razy, że oni nie widzą w ogóle, co jest na ekranie. Czy ja jestem w stanie im udostępnić jakiś plik, na przykład, żeby to... Nie, nie, to nie jest taka aplikacja. Mogę im przeczytać, jakie są... Zbliżenie zróbmy teraz. Zróbmy teraz zbliżenie. A pan Marek niech już tłumaczy, a zbliżenie niech będzie, a pan zbliżenie na... Bo to nie będzie ekran. Okej, okay, dobrze, to pozwolę sobie przejść do punktu pierwszego, czyli omówić stan, status naszego Komitetu Wyborczego Wyborców. Otrzymałem informację mailową z Państwowej Komisji Wyborczej, że nasz Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Polska Rok Oddolny jest rozwiązany z mocy ustawy. Jest tak dlatego, bo rozwiązanie nie następuje na skutek czyjejkolwiek decyzji, tylko na skutek stanu faktycznego. I ten stan faktyczny, który zaistniał, polega na tym, że z 17 osób, które złożyły podpisy poparcia dla powstania Komitetu Wyborczego Wyborców Jedna Polska Ruch Oddolny, wystarczająca ilość osób, wystarczająca liczba osób, nie powiedziano mi kto i ile było tych osób, zrezygnowała z tego poparcia. Jest to nieodwołalne. Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości zastąpienia takich osób. Nawet gdyby doszło do wypadku losowego, te osoby zginęły, czy były niedysponowane, czy zaginęły, nie ma możliwości wstąpienia kogokolwiek w ich miejsce. Jedynym zabezpieczeniem jest powołanie większej liczby takich osób popierających powstanie komitetu i to był nasz jeden z większych błędów, że nie wprowadziliśmy takiego zabezpieczenia. Także taki jest stan faktyczny. Informacja jest, jak powiedziałem, dostarczona mailem. Państwowa Komisja Wyborcza będzie obradować, jak zapewniono mnie, 2 września i wtedy należy oczekiwać komunikatu oficjalnego stwierdzającego ten stan faktyczny. To jeśli chodzi o status, natomiast jeśli chodzi o to, co się stało z mojej perspektywy, no ja wiem niewiele więcej, niż to, co usłyszeli Państwo w nagraniu Konrada i potem w telekonferencji, w której on wziął udział, takiej w gronie 20 osób, bo na tyle pozwala pojemność tego narzędzia do telekonferencji. Natomiast wiem tyle, że zaczęły się pytania ze strony Mariusza i Konrada o jak, no, kwestie podejrzeń różnych i ja te podejrzenia po prostu wyśmiewałem i oni przestali ze mną rozmawiać. Także o rozwiązaniu komitetu dowiedziałem się tak jak wszyscy Państwo, przepraszam, być może nie tak jak wszyscy Państwo, bo sobie przypomniałem, że otrzymałem SMS-a od Mariusza Paczaka, który przepraszał mnie, że nie mówi mi tego osobiście, tylko w takiej formie mnie informuje. Był to SMS zawierający link do nagrania Konrada. Także tak to wyglądało od mojej strony. Czy są jakieś pytania? I ewentualnie od osób, od internautów? Nie ma, tylko pośrednio. De facto ten pana punkt jest niezasadny w tej chwili, bo nie wiemy, co się stało, tak? Jest bardzo zasadne to, co ja chcę powiedzieć. Dobrze, to jeśli nie ma pytań, ja oddaję panu Andrzejowi głos. Poproszę pana tutaj, tak, bo... Ja pozwolę sobie naciąć kartkę, bo... Oczywiście. Poznam to państwu. Jeśli pan będzie wygodniej, może pan puszczę. Tu. Pisałem to na kolanie dzisiaj. Proszę Państwa, ponieważ z tego, co mówił Konrad na YouTube, nasz pełnomocnik, który zgłosił Komitet Wyborczy Jedna Polska Ruch Oddolny i został zarejestrowany przez PKW, otrzymaliśmy informację na YouTube, że nasz pełnomocnik był zastraszany i boi się o siebie i swoją rodzinę. Przynajmniej ja tak to odczytałem. Czy dobrze to odczytałem? Tak. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak przekazanie w poniedziałek w godzinach rannych do prokuratury sprawy do zbadania. Nie wiem, jak to można w trybie wyborczym,
to zrobić, ale jest ewidentna sprawa do prokuratury do wyjaśnienia. Co więcej, powinniśmy przekazać informacje o tej sprawie do prezydenta pana Andrzeja Dudy i do PKW z wnioskiem o przesunięcie terminu wyborów, dlatego że część wyborców, która zbierała głosy, która liczyła i chciała głosować na KW, na nasz komitet wyborczy, nie będzie miała w tym momencie na to szans. Jest to na pewno złamanie zasady demokracji i dla mnie jest to jednoznaczna sprawa, przekazanie sprawy do prokuratury, jednocześnie z szeroką informacją we wszelkich możliwych mediach o zaistniałej sprawie. Myślę, że to jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale ta sprawa powinna procentować nam na przyszłość. Bo zostaliśmy tutaj skrzywdzeni, tego nie można popuścić. To jest po prostu prokuratura do wyjaśnienia. To było zastraszanie. I kto jeszcze w takim razie, po informacji uzyskanej od Mariusza Olczaka, naszego pełnomocnika, kto jeszcze zrezygnował, jakie były powody? Czy też te osoby były zastraszane, czy po prostu jego perswazja i poinformowanie o sytuacji, w jakiej on się znajduje, jego rodzina i ich strach, spowodował, że wycofał bez uzgodnienia z kimkolwiek. Ja też byłem jednym z 17 sygnatariuszy, który podpisał o zgłoszenie naszego komitetu. Ja nie byłem o tym poinformowany, byłem poza tematem. I dziwne dla mnie też jest, że akurat pan Konrad o tym informował. Coś poza zlecaniem, dziwna sprawa, tylko i wyłącznie prokurator i mówi pismo do PKW i do prezydenta o przesunięcie terminu wyborów do chwili wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę. Kto zastraszał, dlaczego i dlaczego nasi wyborcy nie będą mieli prawa demokratycznego wzięcia udziału w wyborach. Dziękuję. Ja mogę zadać pytanie. Tak, można zadawać teraz pytanie, może niech pan zaczeka, bo już będą pytania do pana. To znaczy, ja chciałam tylko dodać od siebie. Nie wiem tak naprawdę, czy faktycznie pan Konrad i pan Olczak byli zastraszani przez jakieś tam służby. Może to nie były służby, może to byli po prostu zwykli internetowi stalkerzy, psychopaci. I mam takie podejrzenie, niepotwierdzone, ale nie mam możliwości skonsultować się ani z jednym panem, ani z drugim, że to są te same osoby, które mnie prześladują od 7 lat za pośrednictwem internetu, głównie Facebooka, ale nie tylko. Jest to szajka lewicowo-LGBT, która również wypatrzyła mnie w jednej Polsce, że zaangażowałam się. I co najmniej jeden z tych ludzi z tej szajki pojawił się na naszej okręgowej stronie na Facebooku. Sieją w zamęt i próbują podważać moją wiarygodność. Również wypisywał listy do pana Jana Sposoba, próbują doprowadzić do tego, że pan Jan Sposób wyrzucił mnie z jednej Polski. Być może ten sam człowiek pisał również do pana Konrada i do pana Olczaka. Zdziwiłabym się, gdyby nie pisał, ponieważ ich dane są dostępne na internecie, na tej samej stronie, na której ten człowiek wypatrzył pana Jana Sposoba. Ten człowiek nazywa się Andrzej Deruchowski. To jest człowiek, który ukradł mi 5 koni. Ja mam tylko taką sugestię, bo... Trzeba mówić głośniej. Nie ma pani żadnych przesłanek, jak słyszymy, żeby twierdzić, że to ta osoba zastraszała pana Olczaka. Nie wiem tego. Wprowadza tu pani, no właśnie, jest to czysta spekulacja, wprowadza tutaj pani swoją sprawę prywatną pod pretekstem kwestii ewentualnego rzekomego zastraszania, więc proponuję się na tym zatrzymać. Nie, ja przepraszam, ja bym chciała, nie chcę być w ten sposób oszacowana, zaszufladkowana, nie. Ja znam tych ludzi, ten pan, którego wymieniłam, to jest tylko jedna z osób, które są zaawansowane w stalkingu wobec mnie i te osoby są wyjątkowo perfidne, są wielcy manipulanci, oni potrafią wytworzyć psychozę, ja jestem przez nich regularnie zastraszona. Iza, ale jak to się łączy z tematem Konrada, Daniela i Mariusza Olczaka? Właśnie to jest twoje przypuszczenie, tak? Ale dajcie mi powiedzieć.
powiedzieć. Ale mówi się już parę minut i nie znajdujemy ale, wspólnego mianownika. Ale to ci ludzie to zrobili. No może, ale może to ci mogli to zrobić też inni. Prokuratura wyjaśni. Okej. Okay. Ja po prostu się z wami dzielę tym, co wiem, a wy nie chcecie tego usłyszeć po prostu? Usłyszeliśmy. Ale nie skończyłam mówić. Odbieram już pani głos. Przepraszam, ale chyba, że ma pani do powiedzenia coś konkretnego, jakiś konkretny zarzut czy okoliczność, która coś tu wnosi, która nie dotyczy pani, tylko dotyczy sprawy, o której w tej chwili rozmawiamy. Złożyłam zawiadomienie w prokuraturze na tego człowieka, że sabotował mnie i jedną Polskę. Okej. Okay. Jeszcze chciałem dodać. Ja zgadzam się ze stanowiskiem pana, że chciała złożyć zawiadomienie do prokuratury. Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli termin wyborów nie zostanie przesunięty, sprawa nasza nie zostanie załatwiona, a termin wyborów powinien umożliwić nam zbieranie głosów, ponieważ akcja zbierania głosów została zakłócona. Po wystąpieniu Konrada została zaprzestana przez wszystkich. Jeżeli nastąpiłaby odmowa przez PKW i prezydenta przesunięcia terminu wyborów, to komitet nasz Jedna Polska Ruch Oddolny powinien ogłosić, że te wybory są, czy będą nieważne z powodu bezspornego i drastycznego naruszenia prawa i uniemożliwienia udziału w demokratycznych wyborach części obywateli naszego kraju. Mogę się powiedzieć króciutko? Ja tutaj chcę poprzeć pana wniosek z prostego powodu, że jeśli my chcemy, żeby ktoś nas szanował, naszą matkę, no to my musimy zacząć sami szanować siebie, nie urządzać sobie zabaw własnej kariery kosztem innych ludzi, a jeśli tak zrobimy, to liczyć się z tego konsekwencjami, to wszystko. To jeszcze ja mam głos w sprawie. Ja osobiście jestem przeciwko zgłaszaniu tej sprawy do prokuratury. Nie dlatego, że nie szanuję matki, którą była Jedna Polska. Natomiast uważam prokuraturę III Rzeczypospolitej za organizację przestępczą. A konstytucję Kwaśniewskiego, na którą pan się powołuje, za konstytucję w zasadzie okupacyjną. I dlatego nie interesuje mnie państwowy, polski, oficjalny wymiar sprawiedliwości. Natomiast jeśli będą takie osoby, które chciałyby w ten sposób działać, ja się nie będę uchylać jako świadek od odpowiadania na pytania. Mogę pomóc tym osobom się skontaktować. Natomiast jako pełnomocnik finansowy na pewno nie będę tego koordynować i nie będę w tym brać aktywnego udziału. To wszystko, tak? Ja mogę już zrobić. Tak. Wydaje się, że zgłoszenie do prokuratury mogłoby implikować możliwość wywierania wpływu na w procesie przesunięcia wyborów. Natomiast również moje zaufanie do tej instytucji w Polsce, jak i do sądów w Polsce jest bardzo ograniczone, bardzo nadwyrężone. Dlatego ja optuję za tym, żeby to Konrad Daniel, żeby to Mariusz Olczak najpierw spotkali się w dowolnej grupie zainteresowanych osób i przedstawili dokładnie powody, dla których Konrad Daniel przekazał twierdzenia o zastraszaniu, o jakimś przerażeniu, o jakiejś próbie przejęcia tej oddolnej inicjatywy należącej przecież w zamyśle do wszystkich ludzi, którzy w tej inicjatywie uczestniczyli. Także zdaję sobie sprawę z tego, że zgłoszenie do prokuratury byłoby podniesieniem też rangi tej sprawy do takiej, która mogłaby być właśnie użyteczna w kontekście nawet przesunięcia wyborów, a może
jakimś precedensem odzyskania komitetu, ale apeluję do Konrada Daniela i do Mariusza Olczaka, żeby publicznie się wypowiedzieli, publicznie odpowiedzieli na pytania, bo to, co Konrad Daniel mówił w trakcie 3-godzinnej telekonferencji z udziałem 12 osób, jeśli dobrze pamiętam, tak było, Marku? 12 osób? Na 13. Nie, chyba 20 było. Tak? Tak, tak, bo był popyt, pan Jan w sposób nie musi dotknąć. Czyli było 20 osób. Czyli było 20 osób na telekonferencji chyba w środę na telekonferencji. I te wyjaśnienia z mojej perspektywy były zupełnie niewystarczające. Żadnych szczegółów, które by wyjaśniały, co to znaczy to zastraszenie, co to znaczy próba przejęcia, one nie zostały przez Konrada Daniela ujawnione. Być może też ci ludzie po prostu potrzebują pomocy. To jest pełno ludzi na tej sali. Pełno ludzi ogląda w tej chwili, jest pełno ludzi skupionych wokół jednej Polski, którzy taką pomoc mogą przynieść, również pomoc prawną, materialną, każdą inną. Więc byłbym za tym, żeby przed ewentualnym zgłoszeniem do prokuratury dać szansę wypowiedzieć się Konradowi Danielowi i Mariuszowi Olczakowi co do szczegółów tych spraw, o których Konrad Daniel mówił na filmiku i potem próbował, albo taki przyjął zamysł tej telekonferencji, żeby je doprecyzować. Wtorek to jest deadline, trzeci. Możemy tylko, jeśli zrobić to drugiego prokuraturę, a potem możemy wszystkich nos pocałować i siebie też. Do trzeciego, tak? Do trzeciego. Poniedziałek to jest ostatni dzień, że możemy złożyć do prokuratury, a później to już możemy sobie się nie spotykać. Pozwólcie Państwo, to zwrócę uwagę na trzy aspekty. Dwa będą dotyczyły tego wniosku złożonego z prokuratorą. Ponieważ w kontekście prokuratury mamy dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie to tak naprawdę Konrad Daniel i pan Polczak powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury w kontekście tego, że byli przez kogoś zastraszani. Czyli przede wszystkim oni powinni złożyć sekundę. Mówię, jak jest stan faktyczny, jak to powinno wyglądać. Druga kwestia, jeżeli tego właśnie nie zrobimy, a mimo tego rozwiązali komitet, mamy drugi delikt, na który ty zwróciłeś uwagę. Mianowicie, że wiele osób zostało tutaj pokrzywdzonych i w sposób nieuprawniony dwie osoby bez konsultacji z komitetem podjęły decyzję, która ma daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania owego komitetu. I wreszcie trzecia sprawa, bardzo istotna, i chciałbym, żebyśmy o tym nie zapominali. Kiedy ta przemiła pani dzisiaj do mnie zadzwoniła, przedstawiła się, kim jest, i powiedziała, że jest koordynatorem, potem się zatem powiedziała, byłem koordynatorem, bo ktoś rozwiązał jedną Polskę ruch oddolny. Ja na to zareagowałem w taki sposób, jak się powinno zareagować. Powiedziałam, że nikt nie ma prawa rozwiązać ruchu oddolnego. Ruchu oddolnego jedna Polska, ale bo istotą ruchu oddolnego jest to, że on istnieje dotąd, dopóki ludzie w nim funkcjonują i nikt nie może, nawet pomysłodawca, ktokolwiek, rozwiązać takiego komitetu. I chciałbym, żebyśmy o tym absolutnie pamiętali. W kontekście do tego, czy ty się wahasz, czy zmieniać nazwę, czy nie, absolutnie ta nazwa jest nazwą, której są właścicielami właśnie ci, którzy ją stworzyli. Więc ewakuowanie nazwą nie ma najmniejszego sensu, bo to jest nasza jedna Polska, dzisiaj wczoraj w programie powiedziałem, którą mamy tutaj, to jest ten nasz ruch oddolny i ten ruch oddolny nikt, nawet prezydent, nie może go nie wiem, zawiesić, zlikwidować, rozwiązać, bo to jest ruch obywatelski. To jest ruch obywatelski i tego będziemy trzymać. To są te trzy aspekty, które chciałbym, żebyście mieli w tyle głowy. Jak jest właśnie kwestia formalno-prawna, czyli dwa aspekty prokuratorskie i wreszcie ten, który jest jakby istotą rzeczy, czyli jeden Polska ruch oddolny. Dziękuję bardzo. Może ja krótko. Jeszcze tylko jedno dopowiedzenie, o czym zapomniałem. Chciałem zwrócić uwagę na fakt prawny, że w świetle prawa
Tylko decyzja o wycofaniu poparcia dla powstania Komitetu Wyborczego Jedna Polska była decyzją osób, które tego poparcia udzieliły. I wśród tych osób nie było Konrada. Także to, że Konrad przypisuje sobie rolę w podjęciu decyzji o doprowadzeniu do rozwiązania Komitetu Wyborczego Jedna Polska, jest tylko jego deklaracją osobistą. Natomiast w sensie prawnym miał on wyłącznie głos doradczy. Nie chodzi mi tutaj o umniejszanie czy winy, czy błędu, jaki popełnił. Chodzi mi tylko o stwierdzenie stanu faktycznego, że on miał taki sam głos jak każda osoba, ktokolwiek z ulicy. Przepraszam, ale umówmy się, że jeśli jest coś ważnego, to będziemy po prostu przekazywać sobie mikrofon, bo i tak są kiepskie warunki akustyczne, także po prostu niech jedna osoba naraz mówi. Także po prostu rola Konrada nie jest taka, jaką on przedstawia, bo to nie on podjął decyzję prawdopodobnie trzy osoby, prawdopodobnie wśród nich pan Mariusz Orczak, a Konrad mógł temu przyklasnąć, mógł to popierać, natomiast on nie podjął żadnej decyzji. A czy powiedz wyraźnie, że nie był członkiem komitetu? Nie był członkiem komitetu wyborczego. A jest trzecia, Marku, coś wiesz więcej? Mówisz, że prawdopodobnie trzy osoby, więc jeszcze tak. Trzecia osoba, czy nie. Kto? Tak, bo było 17 podpisów. Gdyby dwie osoby zrezygnowały, czyli Mariusz Orczak i ktoś jeszcze, nie Konrad, bo Konrad nie był na liście tych podpisów, to by było 15, więc musiały co najmniej trzy osoby. Ja nie mówię, że trzy, mówię, że co najmniej trzy osoby musiały wycofać swoje poparcie z listy podpisów. To też jest kolejna rzecz, którą należy podkreślić, że nie tylko decyzja o rozwiązaniu była podjęta w niewłaściwy sposób, ale nawet decyzja o starcie. I to pan Mariusz Prawas podkreślał bardzo słusznie, że nawet decyzja o starcie została podjęta w stylu partyjnym. Dlatego, że nie było pytania do działaczy, a jednak trochę ich było, prawda? Czy startujemy? Także warto też na to zwrócić uwagę, że po prostu wszystko działo się w dużym pośpiechu. Ja też, wszyscy żeśmy szli na skróty i tolerowaliśmy różne odstępstwa od reguł. No na przykład to, że żeśmy zgłosili, że będziemy wystawiać listy senatorów. Nie było to w ogóle debatowane. Wyglądało to w ten sposób, że pan Mariusz przywiózł komplet dokumentów, ponieważ komisja zmieniła podobno wzór formularzy i byliśmy umówieni na 15. Pan Mariusz przyjechał tuż przed 16, bo drukował nowy komplet dokumentów. Weszliśmy na górę do PKW i tam jeszcze na kolanie żeśmy wypełniali te formularze i padło pytanie, zaraz co robimy, bo tutaj jest jeszcze kratka, że na senatorów. Zaznaczać czy nie? Zaznaczać, no bo po co się ograniczać, prawda? Ale to nie była przemyślana decyzja, także to działaliśmy w tak wariacki sposób. Także to wszystko, jeśli ktoś jeszcze chce zabrać głos w ramach tego punktu dotyczącego sytuacji, to proszę. To pan ma pierwszeństwo, bo pan jeszcze się chyba nie wypowiadał. A potem jeszcze pani. Ja myślę, że tutaj kolega ma z pewnością ma rację, żeby wnieść przede wszystkim do komisji, do Państwowej Komisji Wyborczej, skargę. Natomiast musimy mi we własnym zakresie ustalić, jakie były powody, czyli do wycofania tego zmiany. Pan mówi, że tam co najmniej trzy osoby musiały wycofać swoje podpisy. Czyli te trzy osoby, nie mówiąc o Mariuszu Orczaku, te pozostałe osoby musiały być zastraszone po prostu. A żeby wnieść do prokuratury, bo ja też jestem za tym, żeby do prokuratury wnieść do prokuratury, to trzeba mieć po prostu podstawę tego zastraszenia. Kto zastraszył, kogo zastraszył i w jaki sposób. Tu mamy mało czasu, tak jak tu wiadomo do tego. Także do poniedziałku powinniśmy do Państwowej Komisji Wyborczej ze względu na okoliczności tylko, które nastąpiły, że ten wywiad, który udzielił Pan na mnie w
wspierając się tym wywiadem po prostu, to trzeba by po prostu wnieść do komisji wyborczej o anulowanie, o przesunięcie terminu wyboru. No chciałbym, ja też jestem członkiem Jednopolski, chciałbym, żeby naprawdę deformacja, no tylko, nie tylko Jednopolska, ale teraz trudno, żeby połączyć te formacje wszystkie w jedno, bo każdy uważa się za ważnie, że ma inicjatywę jakąś taką niespotykaną. Ale ja myślę, że po prostu musimy wspierać wszystkie inwestycje, wszystkie te formacje, które będą startować, żeby miały te, co najmniej te 5% głosów, a potem będziemy się zastanawiać, jak zrobić koalicję, powiedzmy, w Sejmie. Ja reprezentuję, tak jak mówiłem, Komitet Wyborczy Normalny Kraj. I Normalny Kraj jest otwarty też na współpracę, jeżeli tutaj nam się nie uda w jednej Polsce, powiedzmy, jakoś tam się reaktywować, ale mamy naprawdę bardzo dużo, 38 tysięcy członków, którzy są naprawdę cennymi członkami i Normalny Kraj jest w stanie po prostu przyjąć w swoich szeregach, powiedzmy, nawet na pierwszych miejscach, w niektórych okręgach, tam w 11 okręgach mamy możliwość tam stawienia na pierwszym miejscu, możemy przyjąć po prostu kolegów czy koleżanki z jednej Polski. Także to jest tylko taka deklaracja. Życzę, abyśmy mogli jako jedna Polska, żebyśmy mogli startować do wyboru. Jak nie, no to musimy jakoś tam skupić się i włączyć się z siłami. Później będziemy się zastanawiać w Sejmie czy w Senacie na temat jak te koalicje będziemy. Wszyscy jesteśmy antysystemowymi, wszyscy jesteśmy za Polską, wszyscy jesteśmy patriotami. I w tym kierunku powinniśmy łączyć swoje. Wniosek formalny, odchodzimy od tematu. To jest konkretna sprawa, czy oddajemy do prokuratury, czy po prostu w poniedziałek, czy dajemy sobie... Sekundę, Marek mi czeka do prowadzenia, właśnie chcę zaproponować zdjęcie, nie mogę kogoś mikrofonu zajmować. Jak Marek mówi, to bym prowadzi, ale ja właśnie również chciałem zgłosić wniosek formalny. Gdyby tutaj był pan Orczak i pan Konrad Daniel, to bym zaproponował, proszę złóżcie zawiadomienie do prokuratury, jeżeli byliście zastraszani, to nie, ich nie ma, więc to jest wniosek bezprzedmiotowy, natomiast został złożony wniosek twój, Andrzej. Członkowie komisji komitetu wyborczego Jeden Polska, tam się nie podpisali. Ci, którzy chcą, ja bym w takim razie proponował, żebyś sformułował takie zawiadomienie, również pismo do komisji wyborczej, jak również do prezydenta, jak proponowałeś. I te osoby, które będą chciały się z komitetu podpisać pod tym zgłoszeniem, żeby się to się zgłosili i podpisali. Czy jest szansa, żebyś to przygotował właśnie do końca? Słuchaj, nie jestem prawnikiem. Potrzeba byłoby tam kilka sformułowań prawnych, też słownictwo bezsporne i tak dalej. Żeby, boję się, że jeśli to napiszę, mogę to napisać, ale ze względów formalnych może to być przez sprytnych prokuratorów odrzucone. Właśnie ze względów formalnych. A takie przykłady dużej wagi to ja... Czy możesz to przygotować? W naszym gronie jest prawnik i również był zaangażowany w wyborach z Wrocławia. Ja mogę skonsultować się z nim, jeżeli przygotujesz ten że tak powiem... Prześlę ci dzisiaj wieczorem. Dobra. Czy jest zgoda do tego, żeby w taki sposób to... Jak najbardziej. Ten panem się zwiększyć? Tak. Jasne. No to rozumiem, że... Kto będzie chciał podpisać poza nami? Rozumiem. Ale w trzeciego, tak? Drugiego, bo to trzeba złożyć we wtorek. Bo trzeci to już jest deadline, to już jest... We wtorek jeszcze możemy spróbować zablokować termin wyborów.
Czy możemy tak postawić sprawę, że o ile Konrad nie złoży zawiadomienia w związku z nękaniem, zastraszaniem i tymi rzeczami, które wymieniał, to wtedy... To jest, wydaje mi się, że to równolegle. Jeśli on złoży, to być może, że my wtedy wycofamy wniosek. Mm-hmm. Zależy, jaka będzie treść tego, co on złoży. Bo jeżeli on złoży przesunięcie wyborów, to nam chodzi o to, żeby przesunąć wybory, tak, załatwić tę sprawę tak, jak chcemy, że zostało naruszone prawo, poprzez zastraszenie. W ten sposób był rozwiązany komitet. No, tylko zobaczymy, jak... Istnieje tutaj duże ryzyko, tak jak powiedzieli, że jeśli się okaże, że sprawa jest dmuchana, że tak powiem, grubo, to możemy, przepraszam, skończę, możemy po raz kolejny się ośmierzyć, jeśli komisja wyborcza czy prokuratura w tym drugim scenariuszu po na przykład zaproszeniu na rozmowę pana Oczaka okaże się, że jedyną podstawą był na przykład mail o tym, że jakiś pan chce się spotkać i oferuje pomoc, tak, no to zostaniemy za bezprzedmiotowe walczenie o odwołanie tego. To prokuratura nie to wyjaśni, bo to jest prokuratura. To zaznaczam, że istnieje takie dla nas wizerunkowe ryzyko, aczkolwiek pozostaje w tym, że warto to zrobić. No tak, ale i co do formy, łącznie z konferencją prasową i tak dalej. Dobra. Jednak uważam, że są dwa obszary. Specjalnie je rozróżniłem. Jeżeli Konrad i Oczak się ośmieszą tym, że właśnie rozwiązali komitet na podstawie jakichś dziwnych teorii, to jest jedna kwestia. Natomiast my, jako komitet, jako jeden Polska, de facto zostaliśmy poszkodowani. I to jest już fakt, prawda, który też wymaga rozpatrzenia, z jakich powodów oni to zrobili i co się dalej wydarzy. No bo mamy ewidentnie do czynienia z faktem, który wyklucza jedną Polskę z tego wyboru. Ja krótko. Wizerunek jednej Polski już został naruszony przez to, że został w ten sposób niedemokratyczny, nieoddolny, związany komitet bez żadnych konkretnych wyjaśnień, tylko jakieś takie ogólniki, więc bardziej nam się zaszkodzi, jeżeli chodzi, bardziej naszemu wizerunkowi nie zaszkodzi żadne działanie. W tym ustalenie przez prokuraturę daje na to, że nie było żadnego realnego zagrożenia, że po prostu się panu wydawało coś. Także ja jestem za tym, żeby nam to prokuratura zbadała. Tym bardziej, że nie wszyscy prokuratorzy są źli w naszym kraju. A druga rzecz to ja postuluję, żeby przeprowadzić takie wewnętrzne śledztwo, sprawdzić, ustalić, czy te groźby, czy to było tak naprawdę te służby rzeczywiście, a może to były trolle, psychopaci, manipulanci, którzy wysyłają bardzo sugestywne pogróżki, którzy udają służby i są w stanie wytworzyć realną psychozę i oni po prostu zastraszyli naszych panów, czy też z kolei ani to, ani to, czyli ani służby, ani trolle, tylko zwykłe mrzonki, wybujała wyobraźnia i W tym momencie to nie ma znaczenia. To teraz, czy nie ma znaczenia dla nas? Mamy wtorek i albo tak, czy, albo tak. Ja myślę tak, że jako organizacja oddolna musimy być bardzo sprawni i fachowi działać szybko i krótko. To, że jesteśmy ośmieszeni, nie sądzę. Wydarzyła się bardzo dziwna sytuacja, której nie rozumiemy i według mnie nasza organizacja powinna wyjaśnić tą sprawę. Jeżeli ani pan Olczak, ani Konrad Daniel nie wystąpią do prokuratury, to będzie dziwne. Natomiast wydaje mi się, że krok proponowany przez pana, czyli wystąpienie do prokuratury jak najszybciej, to pokaże, że jesteśmy organizacją sprawną, której zależy na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić. Trzeba to zrobić i bardzo dziękujemy, że pan się tego podjął. Jeżeli ktoś chce prowadzić dalej prywatne śledztwo, ja na przykład uważam, chciałbym bardzo porozmawiać z Konradem i być może, jeżeli on się czegoś nauczył, to żeby się z tym podzielił po prostu tą wiedzą, tak? Bo popełniliśmy jakiś tam błąd, tak? Należy to potraktować jako korepetycję i przygotować organizację do dalszego działania i tym samym przejść do punktu drugiego. Tak mi się wydaje. Dziękuję. On mógł się do prowokacji wpaść. Mógł pan, oczywiście, to mogła być prowokacja. Wydaje mi się, że dobrze by było z nimi porozmawiać, wyjaśnić tą sprawę i po prostu ją opublikować również do szerszego gronu. Oni telefonu nie odbierali. Tak, ale to prawdopodobnie zrobimy to w trybie późniejszym, no bo to tak szybko się nie da załatwić.